Wielbłąd potrafi przeżyć bez wody nawet 10 miesięcy. Kozy były jednymi z pierwszych zwierząt udomówionych przez człowieka około dziewięć tysiące lat temu. By zapobiec zaciśnięciu szczęk krokodyla, wystarczy wcisnąć palec w jego oko lub nos. Pchły mogą skoczyć na odległość ponad 200 razy większą od swojej wysokości. Motyle widzą tylko kolory zielony, żółty i czerwony. Ślimaki mogą regenerować utracone oczy. Psy i koty mogą być identyfikowane po unikalnym odcisku nosa. Niektóre zwierzęta potrafią liczyć, w tym szympansy, kanarki czy szczury. Słonie spędzają aż 16 godzin dziennie na jedzeniu. Wiewiórki nieświadomie sadzą drzewa, zapominając, gdzie zakopały nasiona. Słonie wykazują empatię wobec innych zwierząt. Lamparty potrafią wykonać skok o długości 6 metrów. Orki potrafią zjeść ponad 230 kg jedzenia dziennie. Bobry muszą ścierać swoje nieustannie rosnące zęby. Język żyrafy jest niebieskoczarny. Renifer jest jedynym gatunkiem jeleniowatych, u którego zarówno samce, jak i samice mają poroże. Ciąża żyrafy trwa około 15 miesięcy. Króliki mają panoramiczne widzenie, które pozwala im widzieć w zakresie 360 stopni. Konie mogą spać na stojąco dzięki specjalnej budowie stawów. Ośmiornice mają trzy serca. Ostrygi mogą zmieniać płeć w zależności od potrzeb. Płeć żółwia można rozpoznać po charakterystycznych dźwiękach. Samice syczą, a samce chrząkają. Pieczony ogon Bobra to wielki przysmak w Kanadzie. Łabędzie mają ponad 25 tysięcy piór. Wszystkie łabędzie w Wielkiej Brytanii są własnością królowej, a ich polowanie podlega wysokim karom. Krowy mogą wchodzić po schodach, ale mają trudności ze schodzeniem. Muzyka klasyczna może zwiększyć produkcję mleka u krów. Papuga to jedyny ptak, który może poruszać obiema częściami dzioba niezależnie. Receptory smaku u motyli znajdują się w ich nogach. Humbaki przekazują swoje pieśni godowe kolejnym pokoleniom. Koliber jest jedynym znanym ptakiem, który potrafi latać do tyłu. Gdy nietoperz wylatuje z jaskini, zawsze skręca w lewo. Koale mogą spać do 20 godzin dziennie. Karaluchy, nawet pozbawione głowy, mogą żyć przez kilka tygodni. Żyrafy mogą oczyścić sobie uszy długim językiem. Łambad wytwarza odchody w kształcie kostki. Pająk topik spędza całe swoje życie pod wodą. Krew pasikoników jest biała. Łabędzie pamiętają osoby, które okazały im dobroć lub je skrzywdziły. Leniwce spędzają większość życia wisząc na drzewach. Schodzą na ziemię tylko raz w tygodniu, aby się wypróżnić. Kameleony potrafią ruszać każdym okiem niezależnie, co pozwala im obserwować dwa różne obiekty jednocześnie. Konie mogą komunikować swoje intencje i uczucia przez różne pozycje uszu. Kangury nie mogą chodzić wstecz. Delfiny śpią z jednym okiem otwartym, jednocześnie odpoczywając i obserwując otoczenie. Najstarszy żółw na świecie ma 191 lat. W XIX wieku bobry pawie wyginęły. Na świecie pozostało wówczas 1200 osobników. Na jeden kilogram miodu pszczoła musi zebrać nektar z ponad czterech milionów kwiatów. Osioł jest jednym z najczęściej wspominanych zwierząt w Biblii. Pingwiny posiadają największe zagęszczenie piór ze wszystkich ptaków. Na jednym centymetrze kwadratowym może być ich nawet dwanaście.